przymiarki, później próby, sobota, niedziela, także wszystko pomału będziemy jakoś tam organizować, żeby ten finał wyszedł jak najlepiej. Chcę wrócić z radością, gdyż jakoś było co było, ale muszę jakoś się teraz, no ogólnie się jakoś staram zbierać i cóż, no chcę, żeby oczywiście jakoś z uśmiechem do tego finału przystąpić i nie czuć żadnego stresu, no wiadomo, że już to na szczęście wszystko minęło. Są osoby, które jako jakimś tam stopniu mi utrudniały poniekąd przebywanie w programie, natomiast no cóż, no nie będę jakoś tutaj im za to, nie wiem, no wypowiadał się na ich temat i tak dalej i tutaj im jakoś tego wytykał, bo nie zamierzam. Po prostu ten etap był, minął i tyle. To, że byłam na salonach, czy to, że po prostu gdzieś się pojawiam, to przede wszystkim są rzeczy, które jakoś mi tam interesują, także nie zamierzam też z tego jakoś rezygnować, natomiast już o tym wspominałem, to, że jakoś jestem bardziej rozpoznawalny, wiąże się też z tym, że coraz częściej jestem też fotografowany, ale też, no jejku, myślę, że przynajmniej chociaż tyle z tego wszystkiego, żebym miał, żebym rzeczywiście czuł jakąś radość i żebym przynajmniej teraz to wszystko nadrabiał, to co przeżyłem, bo naprawdę nie było łatwo, a miesiące, które jakoś tak no sam po prostu spędziłem i płacząc, załamując się, chcę po prostu zamknąć i przynajmniej teraz działać, jeżeli jeszcze nie mogę zbytnio działać w branży modelingu, gdyż wiadomo, że dopiero po zakończeniu programu. Ale jak najbardziej realizuję sesję i tam staram się jakoś budować książkę, portfolio, żeby móc rzeczywiście już po finale wejść w taką bardziej czynną tutaj czynną pracę, jeżeli chodzi o tą branżę modelingu.